Siemanko, siemanko, witam was kochani w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino, moi drodzy. Dzisiaj zajmiemy się poszukiwaniami jednego z rynsztunków. Ja już chyba wcześniej zaczynałem tą Manticore, więc może będziemy sobie teraz to jakby kontynuować. Ja już wam tylko pokażę, w którym jesteśmy miejscu. Tutaj mamy się udać do jaskini, w której przebywał Lebioda, czyli ten słynny prorok. W ogóle... jeszcze mała rzecz a propos ostatnich odcinków. Tam jak była ta sytuacja z tym turniejem, gdzie tam Geralt dostał zbroję i rozmawialiśmy sobie o tych jego herbach i tak dalej, kto mu nadał i o tej bitwie przy tym mostem, to ja tam się srodze pomyliłem i to nie dlatego, że pomyliłem osoby, tylko przejęzyczyłem się zwyczajnie. Ja tam powiedziałem, że tam była Mimue, a chodziło mi o Milwę oczywiście. Kahir, Milwa i cała ta ekipa o tą łuczniczkę, która jakże zacnie pomagała Geraltowi też i podróżowała z całą tą wspaniałą ekipą, także wybaczcie za tą wtopę. No i to tyle, moi drodzy, ruszamy. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że chyba będzie delikatna przerwa w odcinkach. Jeszcze nie wiem dokładnie, ile odcinków zdołam dla was nagrać, że tak powiem. Wiecie, że zawsze ja, jeśli mam jakiś wyjazd, bądź nie jestem w domu, bądź jakiś mały urlopik, zawsze się staram, żebyście mieli podczas mojego urlopu, mojego wyjazdu zapewnione materiały do oglądania, ale moi drodzy, tym razem chyba naprawdę nie dam rady, bo nie za bardzo stoję czasowo, że tak powiem, żeby nagrać taką ilość materiału. Wow. Kurwa mać. Zawsze zapominam, jak one są, kurwa, zażarte. Gdzie jesteś? Dobra, mam cię. Także, moi drodzy, przykro mi bardzo. Jeszcze naprawdę ja się postaram nagrać jak najwięcej odcinków z tej serii, żeby ta seria była jak najdłużej, kurczę, wychodziły te odcinki pod moją nieobecność, ale no tym razem musicie mi to wybaczyć, naprawdę nie zdołam nagrać takiej ilości odcinków, żebyście to podczas mojej nieobecności cały czas otrzymywali. Myślę, że od momentu, kiedy wyjdzie jakby ostatni odcinek, który będę miał dla was nagrany, do momentu, aż po prostu wrócę i będę w stanie nagrywać znowu serię, nie minie jakiś tam, nie wiadomo, jakiś szmat czasu, że maksymalnie jakieś 5 dni postaram się, żeby to było jak najkrócej, żebyście dostali jak najwięcej. Także zresztą zapraszam w ogóle na Instagrama, tam będziecie wiedzieć na bieżąco, kiedy odcinki, kiedy wejdzie kolejny, który będzie ostatnim odcinkiem przed moim powrotem z małego wyjazdu, że tak się wyrażę. Także zachęcam, nie? Wspominał Merten. Trzeba się tu rozejrzeć. No trzeba. W ogóle przemedytujemy sobie, wiecie co? No kurczę, aż trochę, no szkoda mi, bo jestem przyzwyczajony, że zawsze jakby, kurwa, te odcinki wychodzą, jak mnie nie ma i to jest takie fajne, że ja jestem gdzieś, robię sobie coś innego, bądź odpoczywam, bądź cokolwiek innego, a odcinki dla was oczywiście wychodzą, no ale niestety nie tym razem, moi kochani. Zobaczymy. Nic nie obiecuję, nie obiecuję ilości żadnej, ale... nie. Ale na pewno nie będzie to całość. Dobra. Oczywiście zachęcam do zostawienia subiczka, moi drodzy. Wpadajcie do mnie na kanał. Masa treści. Będzie jeszcze więcej, jak to się mówi. Są karteczki ze słowami modlitw. Może Merten też tu taką zostawił. Zostawił. Na pewno zostawił. Jakie modlitwy, zobaczcie. Janulka szlak jasny trafił i cholera zeżarła. Zżarła. Bo to wielki wszetecznik i skurwysyn. Bastian. Cebek, kurwa, zwykły, a nie tam jakiś Bastian. Wielki Lebiodo, żeby mój syn bezpiecznie dotarł do Kowiru i żonkę sobie znalazł wysoko urodzoną i majętną Pascal Brodnicki, może to był.
Fajnie, bo to jest świątynia. Ludzie tutaj zostawiają jakby modlitwy swojej prośby na kartkach. Ciekawe zrobione. Zdaję mu pół arbuza, bo się gotowy ubogiemu we łbie przewrócić od szczęścia. A pierdolę, kto to wymyśla, nie? Dobra, szukamy. Meditele, byłem u druidów i nic, to może ty mnie wysłuchasz, lebiodo. Miałem być... Co? Chciałbym być brzydki, stary i gruby? Bo już tych wszystkich pięknych ludzi patrzeć nie mogę. Nudni są flaki z olejem. No przynajmniej ja chciałbym być ciekawszy. Quentin. Może to Quentin Tarantino? Mamy coś. Ej, no nie mogę tego zabrać teraz. No cholera. O co chodzi? Dobra. Merten, to właśnie. Daj mi siły, abym się nie ugiął. Wspomóż mnie łaską, abym nie zwątpił. Daj mi moc ducha, abym zdołał zostawić to, co dane jest, i z odwagą przyjąć to, co nowe. Ja, Merten, należący do wiedźmińskiego cechu Manticory, rozpoczynam dziś swą pielgrzymkę. Tu w jaskini, w której prorok Lebioda przez 23 dni i 23 noce pościł. No ciekawe. I oddawał się medytacji, ślubuję, że odpokutuję wszystkie swe winy. Przejdę ścieżkę odkupienia i wyzbędę się wszystkiego, co łączy mnie z dawnym życiem, abym z godnością mógł wstąpić w szeregi wyznawców najwyższego i zwać się nowym człowiekiem. Udaję się zatem do świątyni Lebiody. No już mamy kolejną wskazówkę. Aby spotkać się z wielkim żebrakiem, człowiekiem, który zgłębił nauki Lebiody jak nikt inny na tym Westpadole, wysłuchać jego rad i wskazówek na dalszą drogę odkupienia. Jest. Merten napisał modlitwę na odwrocie schematu. Okej. Wygląda na to, że przyszedł tu z więzienia, potem udał się do świątyni. Czyli to był schemat. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Dobra. No to jeszcze był tylko jeden liścik. Ciekawości go po prostu sobie... Zdrowie dla mamusi. No tak, mamusia zawsze najważniejsza. Czy jeszcze? Chyba nie. Dobra. Mamy zbroję. Mamy schemat na zbroję, bo to był oczywiście schemat. Tak jak Geralt powiedział, na odwrocie... schematu była napisana ta modlitwa i te wszystkie jego wypociny, że zostaje teraz nowym człowiekiem. Więc w ogóle teraz musimy dotrzeć sobie z powrotem do najlepiej tutaj do tego znacznika. Ej, ja się nie zagalopowałem w nie to... Nie, dobrze idziemy. Ja już kurwa myślałem. Już nie będę teraz medytował, moi kochani. Przeżyjemy tę chwilę. Na tym kurwa przebarwieniu tutaj białym, ale już jesteśmy przy znaczniku, więc zobaczmy, gdzie my możemy się przenieść jak najbliżej kolejnego miejsca ze schematem. Kurwa, jak daleko. Myślę, że tu, bo to nam nic nie da, bo inaczej musieli objeżdżać. Dobra, no to do wioski Lisie Doły. Zobaczymy. Nie no, kurwa. Teraz to już trzeba. Tragedia. O, elegancio. Dobra. Przejdziemy się. Dlaczego nie? Może coś spotkamy po drodze, jakichś bandytów? Zobaczymy. Tutaj za pięknie na bandytów. Ale kto wie. Czy to nie było... Tak, to było to miejsce, gdzie nam tutaj gra się troszkę... zawiesiła. Aha, rozumiem. I my chyba tam... Właśnie, już tutaj coś... Była jakaś kwestia tutaj przy tych ruinach.
Tak mi się wydaje. Albo to było przy innych. To jest wszystko tak do siebie podobne, że... Gdzie to będzie teraz? Udaje się... A, idziemy do świątyni Lebiody. Dobra. To też będzie tam spoko. Tam będzie chyba, z tego co kojarzę, jakieś zadanie dostępne. Coś tam będzie brakowało chyba do nie wiem, materiały jakieś? Jakąś karawanę trzeba było szukać? Nie wiem, coś mi się tak kurde kojarzy, ale nie będę tutaj wyprzedzał faktów. Jesteśmy na miejscu. Szukajmy. Wkrótce wielkie otwarcie. Na tej świątyni chyba. Szukajmy, szukajmy. Wiedźmińskiego znaku. Posąg proroka Lebiody. No tak, wiadomo. Merten, gdzieś ty to tutaj ukrył. Może tu gdzieś, z boku. Kurwa, gdzie to może być? Nie widzę nic na zmysłach tutaj, się nic tam nie podświetla. To jest zazwyczaj tak proste. Po prostu sprytnie ukryte. Ej, no come on. To mi się jakbym widział pod ziemią, tak. Jakiś znak. Są tu jakieś podziemia mimo wszystko. Weź się do świątyni Lebiody. No właśnie, no to może... Może olejmy sobie to teraz i pójdźmy do tej świątyni tam. Bo... Co? No tutaj kurwa nic nie ma. Nie kumam, o co tu chodzi. Serio. Kurwa, przecież tu jest wejście na dole. Dobra. Oh my god. Ale kurwa, się zajebałem w akcji, nie? Trzeba się tu rozejrzeć. No oczywiście. Może trafię na coś ciekawego. No wiadomo. Piękna świątynia, Geralt, musisz to rozjebać Ardem. Się pomuruje na nowo. Upiór w takim miejscu za ścianą. Ktoś musiał tu zamurować jakiegoś nie. A czemu ja tu mam pochodnie nagle? Nie mogła zaznać spokoju. O kurwa. Ej, a czemu ja mam kurwa pochodnie w ręku? Wow! I o co chodzi, kurwa, z tą pochodnią? Ej, nie kumam. Coś mi się tutaj chyba, kurwa, zajebało w akcji. Teraz przerzucimy na kuszę? No, już... Dobra, upiór pokonany. Dopóki nie pochowam szczątków tego człowieka, jego dusza nie zazna spokoju. W pierwszej komnacie były jakieś sarkofagi. Może któryś się nada. Najpierw się rozglądajmy za receptura, oczywiście. O, proszę bardzo. Dziennik wielkiego żebraka, no czyli mam tu jego kości. Żegnałem właśnie wspaniałego gościa, prawdziwego neofite człowieka.
niezwykle głodnego wiary i prawdy. Zwał się Mer, ten niegdyś był wiedźminem, lecz porzucił ten niecny fach, niecny, zawsze krytyka na nas, biednych wiedźminów, a jak kurwa potwory atakują, to na Boga, Panie, pomóżcie, kurwa. Dobra, ogarnęliśmy to sobie. To sobie pochowajmy tego nieszczęśnika. A jeszcze tu coś jest. Tu jest sarkofag. Gotowy. Teraz jego dusza powinna zaznać spokoju. Aha, no i to tyle po prostu. Pięknie. Można tu z nimi pogadać? No co? Długo u nas zostaniesz? Wiem, że tu kurwa było jakieś zadanie. Robota, co? Tak ci łeb posiwiał? Co tam, piękny kawalerze? Piękny kawalerze, ty weź, weź, podjazdów tu do mnie nie wal. Fałkonie, lenie! Naprawdę powiadam wam, że gdyby ludzie brali do serca nauki proroka Lebiody, świat byłby lepszy. Dlatego powtarzajcie za mną te słowa. Proroku Lebiodo! Proroku Lebiodo! No dobra, no. No byłem przekonany, kurde, że będzie tu dostępne zadanie. Może będzie dostępne później. Nie wiem, o co chodzi, kurwa. Dobra, nieważne, moi drodzy. Szkoda na to czasu. Ruszamy dalej. Uuu, panie. Czyli z ogrodów pałacowych wychodzi, że będziemy mieli tutaj najbliżej. Ojej. Że tu, kurwa, nie ma żadnego znacznika? Albo może go jeszcze nie zlokalizowałem zwyczajnie? To jest aż dziwne. Serio, spróbuję tutaj jeszcze przejść. Tą układkę. Kurwa mać. No przydałby się tutaj znacznik jak cholera, nie? A tu na górze raczej nie będzie. Nope. Schodzimy. Powrotem. O kurwa! Chyba nie będzie. W tą stronę. Roboty. No nie ma, kurde, no nie ma. Jest! Posąg proroka Lebiody, no świetnie, dobra. No to nam teraz mega ułatwiło sprawę. Dobra. No z tych ogrodów pałacowych będzie trochę trudno się wydostać, no ale... Może po prostu pójdę drogą i przestanę sobie skracać zawsze wszystko na siłę. Co tam, siwy, szukasz rozrywki? Już tu coś łazi, już tu coś kurwa musi być. O nie! No chodź, chodź, cwaniaczku. Urf. Pieprzone dziki. To przecież jakieś endriagi chyba gdzieś tutaj. O kurwa! Ja pierdolę.
Aha. Czy w tych krzakach to trochę jest? No jest to kurwa problem. Oh. Nie chcę już tego komentować z tymi dzikami, nie? My tutaj dotarliśmy, kurde. No wiadomo. Wejście do jaskini. Aha. A, czyli do nurkowania nic tutaj nie będzie. Wszystko jest tak, jak opisywał wielki żebrak. Kaplica, którą odwiedził Merten, musi być w tej jaskini. Poszukajmy tego. Co jest? O co chodzi? Zaraza! Co się tutaj dzieje? Kurwa, nie pamiętam tego. Młoda kobieta? Nagie kobiety w środku jaskini? Coś tu jest nie tak. Kurwa. Chodź tu, suko. Widzisz, że ja nie wiedziałem, że to ty? Dobra. Chodź tutaj, chodź tutaj. Suko. Jebaniutka. Nie wiem, czy te bruksy to halucynacja, ale walczyły całkiem prawdziwie. No, chciałem powiedzieć, kurwa, halucynacja halucynacją, ale... Mogły nas bardzo łatwo zabić, nie? Dziwna sprawa. Co tu chodzi, nie? Dobra, jeszcze sprawdzimy tylko sobie... Już zboczyłem ze ścieżki. Zobaczmy, jak tutaj pójdziemy sobie w tą stronę. Czy coś będzie tu ciekawego ogólnie? Droga niby kieruje nas tam, nie? A w sumie obojętnie z której strony i tak dojdziemy chyba do tego samego miejsca, zobaczcie. Żebrak. Ha! Ciekawe, kurwa. Tak, jakbyśmy z tej strony przyszli? Dobra, to będzie to samo. Żebracy w takim miejscu? To pewnie jakaś próba. Wracaj wzroku, pomóż. O co tu chodzi? Trzeba im dać hajsy? Poratujcie, panie ubogiego. To się zaraz zemści na nas, to jest... Ale pojebana akcja, nie?
Ten był ostatni. Ciekawe, co się teraz stanie. Nie, tu już wychodzimy stąd, dobra. O kurwa! Jednak dobrze było. Czarny wykrot. Cholera. Kogoś tam trzeba uratować. Ciekawe, czy to iluzja? To jest faktycznie jakiś prawdziwy gość. Ciekawe, czy ten człowiek otoczony przez Kikimori. No właśnie. Czy to tylko złudzenie? Zatańczmy. Nie, jednak iluzją był. I Kimory też. A to jest porąbane. Tu wracamy, okej. Czego mamy tutaj szukać, kurwa? Tu coś jest. Kurwa, myślałem, jak ktoś tu siedzi, a to przy naciskiem. To niemożliwe. Ten człowiek wygląda całkiem jak Lebioda. No dobra, Lebioda, ale tu coś jest, kurwa, w tym jeziorku? Znowu widzę normalnie. Mam nadzieję, że tak już zostanie. Nie, nic tu nie ma. No dobra, wracajmy tam. Ciekawe to wszystko. Dobra, mamy to. Udało się, dotarłem do jaskini próby, wszedłem w progi ukrytej kaplicy, nigdy nie zapomnę tego, co tu przeżyłem. Atakowały mnie wielkie, ziejące ogniem smoki, potężne potwory wyglądające jak krzyżówki utopców z endriagami, ludzie o twarzach dzikich zwierząt. No tak, czyli on też miał jakieś zwidy. Lecz Lebioda jest mi przychylny, pozwolił przetrwać tą ciężką wędrówkę na końcu tu ukrytej kaplicy, gdzie oddałem się medytacji, zesłał na mnie wizję jeziora. Czuję przezrzystej wody, która mnie otacza i przenika moją duszę. Oczyszcza mnie i tak dalej. Zgodnie z zaleceniem wielkiego żebraka mam nadzieję, że wszystko u niego dobrze i że ludzie z wioski zrozumieli, że on jedynie głosi prawdę i nie chce ich krzywdy, który gościł mnie jeszcze niedawno w świątyni Lebiody. Zostawiam tu kolejne rzeczy, które wiążą mnie z dawnym życiem. Fajne jest to zrobione, że on przez taką swoją wędrówkę oczyszczenia jakby, tak? Nawrócenia się, w każdym z miejsc, które odwiedza, zostawia coś. Przez to, no fajnie zrobili te poszukiwania ogólnie, nie? No to jakiś taki kurwa klimat, nie? Po prostu idź, znajdź i wróć. Mążam dalej w stronę jeziora oczyszczenia. Moja droga, choć trudna i pełna poświęceń, staje się coraz bardziej prosta i oczywista. Merten udał się stąd po ostateczne odkupienie nad jezioro. Powinienem to sprawdzić. Ciekawe, czy to jakaś relikwia. Ale... Kurwa, no jest mega akcja, nie? Dobra, ale będzie jakiś skrót, czy będę musiał teraz zapierdalać tam na dół? Nie? No serio? Chyba nie? Kurwa, chyba będziemy musieli wracać z powrotem tą samą drogą. Albo ja coś pojebałem, ewidentnie. No chyba nie pojebałem. No nie, no.
Ech, no trudno. Chyba tu gdzieś było to wyjście już zaraz. Albo kręcę się kurwa w kółko. Ej, fuck, gdzie jest wyjście? Jest. Kurwa, to było teraz ciekawe doznanie, nie? Dobra, mapka. Mapka, mapka. Kurwa, naprawdę? Fuck. W ogóle nie byliśmy na tych rejonach. Kaczma Kuroliszek, musimy się tu dostać. Jak najsprawniej, że tak powiem. No, najlepiej do ogrodów pałacowych teraz, kurwa mać. No nic, trudno. Nie przeżywajmy tego aż tak, tylko po prostu trzeba ruszyć dupę, dotrzeć do znacznika i tyle. No, została nam w sumie ostatnia część, nie? No ta zbroja Manticore, mam do niej kurwa słabość, zawsze sobie ją robię. Mega, no tak nawiązuje do tej jedynki, nie? Wiecie dobrze, że często o tym wspominam, że pierwszą część Wiedźmina strasznie lubię. Naprawdę, to jest takie... Gram zawsze w jedynkę takie, aj, wróciłem do domu, nie? Coś takiego. Od tego się zaczęło, no mega, mega jest ta część. Już tutaj o tym gameplayu nie będziemy rozmawiać, bo... Poruszałem ten temat tyle razy, no że jest mega trudna. Trudna, no toporna i nie dla wszystkich jest ta część, dlatego że ludzi nie decyduje się w nią zagrać, a szkoda. Remake to oczywiście zmieni, ale no jeszcze sobie ładnie poczekamy na niego. Dobra, kurwa, wiatrak? Może ten wiatrak bardziej? Nie, raczej tu pojedziemy sobie w prostej linii później. Nie będziemy kombinować z jakimś tutaj, kurwa, podróżowaniem na boki. Dobra, medytacja obowiązkowa. Chyba Detlaf, nie pij się tam. Sprawdzę jeszcze tylko, jaki mamy stan naszego ekwipunku. 96. No, jest luzik. Bez przesad. 5%. Okej. Okay. Ono płotka. Odłów, szachownicę. Jesteś teraz piękna. Możemy jechać razem. Cóż za piękna pogoda. Szkoda, że kurwa u mnie za oknem taka nie jest. Jakieś burze, jakieś pojebane deszcze. Co tu się dzieje, nie? Co za miejscóweczka tutaj w ogóle? A, Duntyn. No tak. Zapomniałem o tym. Kasztel Duntyn. Tu się będzie działo też. Teraz w ogóle nawet nie możemy wejść. Nie no kurwa, ale tu jest... Zobaczcie, jak ta kraina jest zrobiona, nie? Coś wspaniałego. No go, kurwa, płotka. Już niedaleko. Aha, no to mogliśmy oczywiście standardowo jechać normalnie drogą, a nie wymyślać. No ale już niech będzie. Zaraz, moi kochani, będziemy. 400 metrów. Dobra, przytrzymam się jednak tędy. Miejsce. Teraz wolniej. Wilkołak. Nie no, bo to kurwa, przecież nie będziemy tego zostawiać. Wow, wilkołaczek nam się trafił. Nie dajesz mi wyboru.
Chodź. A, chciałem się trochę pobawić. Ale to też tak dziwnie, nie? Wilkoła gdzieś w środku dnia. Rad mogli tu jakiegoś innego stwora dać, chyba po prostu... No, wilkołaków nie mamy dużo w grze ogólnie, może dlatego chcieli go tutaj wmieszać, ale trochę mi to tak nie pasuje, nie? Też mam bliznę! O tu, na kolanie! W związku z nabyciem przez moją osobę folwarku ja niżej podpisany hrabia informuję, że zamieszczając nieruchomość państwo Hubert i jakiś tam są zobowiązani do jego niezwłocznego opuszczenia w terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zawiadomienia. 7 dni, kurwa, czy to nawiązanie do The Ring i słynnej kasety? W razie niezastosowania się do mniejszego pisma zostanie skierowana do odpowiednich organów. Ciekawe, co to wnosi. A mamy tu coś jeszcze, czy... Raczej tam jest tylko fryzjer? Zobaczymy. Kurwa. Ładnie. Kanały macie i w ogóle. Zobaczymy, czy ten gość ma coś... Hola, Wiedźminie! Chodź, porozmawiajmy. No to jestem. Ten wilkołak. Zabiłeś go? Mhm. Ludzi pomordował, owce zeżarł, folwark poniszczył. Dobrze, że już po wszystkim. Dzięki! To jest ciekawe teraz. Chcesz, to ci ostrzygę. Nie chcę. Aha. Chcę się ogolić w ogóle, ja muszę coś zobaczyć. Zgolona broda. Chcę zobaczyć, czy zacznie nam ta broda z powrotem rosnąć, nie? Co ty tutaj robisz? Co fryzjer robi na takim folwarku? Owce strzygę. Co robisz? Bo owce są spokojne. Nie krzyczą, że fryzura nie taka, że kolor się nie podoba. Kurwa, jaki z depresją. Nic ci nie grozi ścięciem głowy, jeśli... Sugerujesz, że ktoś ci... Mnie nie, ale... Różne rzeczy się słyszy. Nie mogłem żyć w ciągłym stresie. Jak zobaczyłem ogłoszenie specjalista do strzyżenia owiec pilnie poszukiwany, nie zastanawiałem się ani chwili. Z początku... No dobra. A to jest w ogóle ciekawe, że... jest fryzjer, do którego my tak naprawdę nie musimy w ogóle podejść, a jednak no zagaduje o tego wilkołaka. To jest takie, to jest po prostu dopracowanie, nie? Takich małych elementów. No normalnie mógłby powiedzieć witaj Wiedźminie i chuj, nic więcej, tak jak każdy NPC, nie? Ten naszyjnik do gaci pakujesz. Myślisz, że nie widziałem? Przecież mieliśmy umowę. Łup dzielimy na 3 równe części. Nie wiem. Mam jakoś od dzieciństwa. Może to dlatego, że mi matka... Dość! Nie chcę tego słyszeć. Panowie, mamy towarzystwo. Ktoś mnie się widzi, że jak sobie z nim nie poradzimy... Obchodźcie go! Obchodźcie! To z naszych chłopów nic nie zostanie. Zaklęcia! Zaklęcia! Kurwa. Błąd. Oj, oj, błąd! Pomszczę cię, bruchu! Ała! Coś musi być nie tak z moją gębą, skoro ludzie rzucają się na mnie z mieczami. To musi być to jezioro, o którym pisał Merten. Ładne miejsce. Ładne, ładne. Czego wy tutaj, kurwa, szukaliście i co wyście tutaj... Ej. Nie da się tu wejść, tak? Nie, dobra. Wy tutaj, kurwa... No, dobra. Fajniusio. Dobrze, moi drodzy, kończmy to. Zatem. Uiii. No i coś tutaj jest. I nura. Dobra, jeszcze sobie zaraz przeczytamy. No.
No i skończyliśmy to zadanie, moi drodzy. To był ostatni przystanek Mertena. No i mamy to, arcymistrzowski rynsztunek Manticory. Tak. Gdzie jest rzemiosło? Tutaj. Cyk, 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 cyk. Pancerz. Jakąś czterdziechę musimy tutaj znaleźć. W ogóle zobaczcie. Rycerska zbroja turniejowa to jest na 48 poziom. Mega. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Cech łóżmi jest. No zobaczcie, jest słabsza od tej, którą mamy teraz. Jest słabsza. Czyli ta jednak zbroja kurwa Netflixowa jest kozakiem, ale to jest, wiecie, to już jest detal, nie? To jest trzy różnica na pancerzu, to jest żadna różnica i musimy sobie jakby dostosować do naszych preferencji, jak chcemy grać, nie? Premia za trzy części. Szansa na trafienie krytyczne i krytyczne obrażenia dotyczy również petard. Petardy są miotane bez opóźnienia. Sumarna liczba ładunków wszystkich produktów alchemicznych zostaje zwiększona o jeden. Wow! Nieźle. No fajnie, fajnie. Dobra, jeszcze mieliśmy sobie tylko zerknąć, co tam było napisane. To chyba było to. Ostatni list Mertena, to już koniec mojej drogi. Ja, Merten, jako dziecko oddany Wiedźminom z cechu Manticory, poddany mutacjom i zabójczym treningom, dziś przestałem być Wiedźminem. Dokończyłem pielgrzymkę, podczas której wyzbyłem się wszystkiego, co wiązało mnie z dawnym życiem. Dotarłem do ukrytej kaplicy w jaskini prób i przetrwałem. Dziś rodzę się na nowo. Tu w jeziorze oczyszczenia zostawiłem ostatnie przedmioty, które świadczą o moim powiązaniu do poprzedniego wiedźmińskiego wcielenia. Kurwa, szkoda, że nie można na przykład... Ja bym to rozbudował, na przykład, że te schematy schematami, ale na końcu na przykład jest jeszcze jedna wskazówka, na przykład tam jest jego miecz srebrny, albo chociaż nawet medalion, nie? Takie, kurwa, jeszcze taki smaczek można było tu wrzucić. To by było i na przykład wiedźmiński miecz Mertena, czy takie coś. Myślę, że byłoby to całkiem fajnie by dosiadło, nie? Wcielenie wraz zostawiłem moje troski, rany, bla, bla, bla. Czuję, że moje nowe ja mnie dalej, ku nowym lądom i miejscom. Ciekawe, gdzie wyjechał. Te wciąż pozostają dla mnie ukryte. Dobrze, ludzie, którzy pomagali mi podczas mojej drogi odkupienia, powtarzali zawsze, że należy się wsłuchać wewnętrzny głos, to za nim podążać. Mądre słowa, moi drodzy. Ponieważ tym wewnętrznym głosem mówi dla nas Lebioda. Nie będę zatem sprzeciwiał się jego woli. Wyruszam na północ ku Temerii, Edirn. Może aż za góry smocze. Będę głosił chwałę Lebiody i czynił dobro tak, jak nakazał prorok. Spoko. Moi drodzy, fajnie. Zrobiliśmy sobie to zadanie. Sprawdźmy tylko jeszcze, gdzie my jesteśmy tutaj dokładnie. Jakiś znacznik. No dobra, ten folwark tutaj. Najbliżej mamy do tego folwarku, moi drodzy. Tym spokojnym spacerem docierając do folwarku, żegnam się z wami. Zapraszam oczywiście na kolejny odcinek. Zobaczymy. Myślę, że w kolejnym odcinku nie będziemy robić sobie od razu poszukiwań, tylko zrobimy sobie znowu coś innego. Może trochę fabuły. Pójdziemy pogadać sobie z tym Pucybutem. No zobaczymy, o co tam chodzi. Będziemy sobie to fajnie dzielić, żeby było zawsze dla każdego coś fajnego, jak to się mówi w odcinku. Wiedźminie, jesteś gość. Dzięki, kurwa, wy też jesteście zajebiści. Dziena, mordeczki, super. Dobra, walić to. Zaczynamy tutaj. Moi drodzy, tym przemiłym akcentem żegnam się już z wami. Zapraszam na mojego Insta, zapraszam na YouTube'a, oczywiście standardowo. Zachęcam do zostawienia subiczka, będę bardzo wdzięczny. Trzymajcie się i cześć.